Parafrazując Johna Watersa, jestem tutaj, aby zwiększyć granice dobrego smaku. Chcę wam pokazać jedne z najgłupszych, najgorszych, najbardziej kiczowatych i brutalnych filmów w historii kina. Żeby was zapoznać z tematem, zacznę delikatnie. Od obrazów kultowych, które należały do Around Midnight, czy też Midnight Movies, są dziwne, ale naprawdę dobre. Większość z nich nigdy nie została wdrożona do normalnej dystrybucji lub poniosła w takowej klęskę kasową. Za pierwszy film należący do tego typu produkcji uznaje się Kreta, który w 1970 roku zawojował nowojorskie kino Elgin. Premiera i kolejne pokazy odbywały się o północy. Ludzie przychodzili oglądać ten film pijani lub pod wpływem narkotyków. Często też palili marihuanę podczas seansu. Zawsze jednak sala była pełna. Widzowie mało się nie pozabijali, żeby dostać bilety. Jest to dość dziwne, gdyż informacja o seansie przekazywana była zwykle pocztą pantoflową. W gazecie lokalnej na dole której strony pojawiała się o tym tylko mała wzmianka. Ale do rzeczy. Czym jest kret? El topo es un animal que cava galerías bajo la tierra, buscando el sol. A veces su camino lo lleva a la superficie. Cuando ve el sol, queda ciego. Film nie tylko bawi, ale i edukuje. Reżyser i otwórca tytułowej roli Alejandro Chodorowski mówił, że chciał stworzyć ekranizację Biblii w formie westernu, a także, że kret miał przypominać połączenie ojcobójstwa Elvisa Presleya i rabina. Właśnie ojcobójstwo jest głównym tematem filmu, który składa się z dwóch części. Pierwsza zaczyna się, gdy Kret porzuca syna na rzecz kobiety. Destrójeme! Ja nunca dependas de nadie. Kobieta, z którą podróżuje przez pustynię, każe mu zabić czterech mistrzów rewolweru. Pierwszy z nich jest ślepy. Drugi jest małym synkiem. Następnie nasz bohater podąża za białym królikiem. Alicja w takiej sytuacji dostała się do krainy czarów, na Odo Morfeusza, do Nidarko na pole golfowe, a nasz bohater do hodowcy białych królików i trzeciego mistrza. Czwarty okazał się miłośnikiem motyli. Niedługo potem kończy się pierwsza część i Kret rodzi się na nowo. Okazuje się, że jego syn jest teraz księdzem. Mało tego, lubi grać z wiernymi w rosyjską ruletkę. Co dalej? Zobaczcie sami. Momentami bywa słodko. Erotycznie. A scen walk nie powstydziłby się filmy akcji z lat 80. El Topo królował w kinie przez ponad rok. Pewnie trwałoby to dłużej, ale produkcja miała problem z prawami autorskimi. Później o północy pokazywane były m.in. Różowe Flamingi, Noc Żywych Trupów, Głowa do Wycierania czy Lord Love Duck. Ciężko jednak stwierdzić, który z nich jest najlepszy. Myślę, że na ten tytuł najbardziej zasługuje omawiany Kret. I would like, if I may. A no tak. Dziękuję, panie narratorze. Niekwestionowanym królem Midnight Movies jest pewien transwestyta. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Drodzy Państwo, przed Wami musical, horror, science fiction i kryminał w jednym. Swoją drogą niezła hybryda gatunkowa. Rocky Horror Picture Show. Droga tego filmu na szczyt usłana była
porażkami i klęskami. Mianowicie, przez 3 lata Rocky Horror Picture Show królowało na deskach angielskich teatrów. Twórcy postanowili pokazać musical na Broadwayu, co okazało się złym pomysłem, gdyż sala świeciła pustkami. Zrezygnowani autorzy zdecydowali zgłosić się do wytwórni i nagrać film. Wszystko szło dobrze, tylko znowu nikt nie chciał tego oglądać. Ostatnią próbą reanimacji projektu było puszczenie produkcji w kinie o północy. Podczas pierwszego seansu, na noc przed Prima Aprilis, sala była pełna. Z każdym kolejnym pokazem ludzi przychodziło coraz więcej. No i moi drodzy, absolutny fenomen. W niektórych kinach jest puszczany do dzisiaj, już prawie 40 lat. Po kilku seansach widzowie zaczęli wdawać się w interakcje z postaciami na ekranie. Kopnij to! Dokładnie tak działo się na pokazach. Ale to jeszcze nic. Podczas piosenki Time Warp publiczność wychodziła na środek i tańczyła wraz z postaciami. Być może to zasługa narratora, który tłumaczy kroki. It's just a jump to the left. Put your hands on your hips. No dobrze, ale jaki jest motyw przewodni tego obrazu? Sam pomysł przywodzi na myśl horrory gotyckie i filmy science fiction z lat 50. Frankenfarter stworzył człowieka, tytułowego Rockiego. Oczywiście świętuje to znowu przybyłymi gośćmi, ale jak to zwykle bywa, pojawia się ktoś niechciany. Dzielny gospodarz delikatnie go uspokaja. Niedługo potem mamy scenę, którą lubię nazywać typowym pępkowym. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rocky, happy birthday to you. Jak zauważyliście, jest trochę nudno. A przecież wiadomo, że nic nie ożywia imprezy lepiej od trupa. Nutka kanibalizmu. Trzeba nie mieć poczucia humoru, żeby to się nie podobało. Mógłbym mówić o tym filmie jeszcze bardzo długo. Niestety, nasz czas dobiega końca, więc... O! Przesłanie. Oglądacie za mną ujęcia i pewnie większość z Was zastanawia się, o co tak naprawdę chodzi. Jest dziwnie, śmiesznie, kiczowato, ale czy ma to jakiś sens? Autor sztuki i scenarzysta dość często musiał odpowiadać na tego typu pytania. W końcu wymyślił, żeby odpowiadać słowami jednej z piosenek. Don't dream it. Dokładnie, moi drodzy. Nie śnijcie, tylko bądźcie. Tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Dodam tylko, że oficjalnie ostatnim w serii Midnight Movies był tytuł Głowa do wycierania Davida Lyncha z 1977 roku. Jednak w 2000 roku nastąpiła próba reanimacji tradycji Midnight Movies i Richard Kelly o północy wypuścił wspomnianego już do niego Darko. Puszczany był on przez 28 tygodni. To tyle na dziś. Za tydzień dowiecie się, jak wyglądała ewolucja zombie. Do zobaczenia.